około godziny w pół do dziesiątej na zjeździe do Ratowy w stronę Jelcza Laskowic doszło do wypadku drogowego. Samochód, który chciał skręcić do Ratowic, zwolnił. Jadący za nim Mercedes zwolnił także. W tego Mercedesa uderzyła cysterna do przewożenia przepracowanego oleju. W wyniku tego w sumie nie dużego uderzenia, ale również w wyniku gwałtownego hamowania cysterna zjechała do rowu, przewróciła się na bok. Akcja ratownicza była przeprowadzona przez 9 zastępów straży pożarnej, w tym jeden zastęp ze SP Kamieniec Wrocławski. Ruch dla samochodów został zablokowany o około godziny 10 i nie można było tym odcinkiem przejechać. W tym czasie trwała akcja wstawiania samochodu na koła i odholowania go na parking. Kierowcy samorzutni znaleźli sobie taki przejazd między Ratowicami a Jelczem Wolną, taką troszkę brukowaną drogą. I w ten sposób ci, którzy wiedzieli, ominęli miejsce zdarzenia drogowego. Około godziny 10.45 został przywrócony normalny ruch na drodze. Żaden z kierujących nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia drogowego.